Dzień dobry Państwu. Nazywam się Barbara Rogala i jestem dziennikarką w portalu 300 Gospodarka. Dziś rozpoczynamy kolejny podcast Gospodarka na nowo, 300 Gospodarki i Impaktu. W siedzibie CRIDO w Generation Park Z gościmy panią Joannę Podgórską, dyrektor Departamentu Rozwoju Bi Biznesu w PGN GSA. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dziś chcemy trochę porozmawiać o przyszłości PGNG, o planach, które przed Państwem, a jest to ciekawy rok ze względu na to, że, w, że właśnie niedawno na przykład Orlen ogłosił cele dążenia do neutralności klimatycznej, coś podobnego zrobiło PGE i Tauron. Chciałabym zapytać, jak to wygląda w PGNG? Czy, czy możemy spodziewać się w przyszłości podobnej deklaracji o neutralności klimatycznej? Jeśli chodzi o strategię biznesową polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, to ona z jednej strony jest stabilna i niezmienna. Naszym core biznesem jest gaz, gaz ziemny, i to nie zmieni się i zaraz powiem dlaczego. Natomiast oczywiście. Yy, Patrzymy wokół siebie, widzimy jak nasze otoczenie się zmienia i też my zmieniamy się wraz z pewnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi. I już w czerwcu bieżącego roku zarząd spółki ogłosił nasz zielony zwrot, czyli postawienie na odnawialne źródła energii, szczególne zainteresowanie biometanem, jak również wodorem, ale również rozwojem rynku. Paliw alternatywnych, czyli zwiększenie dostępności gazu CNG czy LNG, więc ten zielony zwrot jest u nas już w tej chwili przedmiotem naszej codzienności, więc to, to nie jest dla nas przyszłość, to jest element naszego biznesu już realizujemy bardzo konkretne działania, projekty, ale chciałabym podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa dostawy gazu jest jakby dla nas priorytetem i to się nie zmieni. Ani dziś, ani jutro, ani w perspektywie najbliższych lat. To ciekawe, dlatego że gaz ziemny jest, jak wiemy, paliwem kopalnym, a jego wydobycie, dystrybucja wiąże się z emisją gazów cieplarnianych i zastanawia mnie, jak to ma wyglądać w perspektywie przyszłości Europy, której częścią jesteśmy, która chce być neutralna klimatycznie. W perspektywie przyszłości fuzji z Orlenem, który ogłosił cel neutralności klimatycznej? Już wyjaśniam, już wyjaśniam. Oczywiście gaz jest paliwem kopalnym, ale na tle innych paliw gaz ma bardzo e, dobre parametry, nazwijmy to ogólnie ekologiczne i. To, co jest kluczowe w tej transformacji, bo my jej nie kwestionujemy, my jak najbardziej chcemy być jej aktywnym uczestnikiem i chcemy też wyznaczać pewne kierunki tej transformacji. Ale to, co chciałam podkreślić, to gaz ma do spełnienia dwie bardzo ważne role. Po pierwsze, gaz jest i będzie paliwem przejściowym. E w tym pojęciu przejściowy może się kryć takie przeświadczenie, że to jest chwilowe, ale chciałam powiedzieć, że ta chwila będzie trwać co najmniej kilka dekad. To jest po pierwsze, w tym procesie przejścia od gospodarki opartej na węglu, bo tutaj mówimy o, tym, o tej perspektywie krajowej, czyli w przejściu od gospodarki opartej na węglu do gospodarki niskoemisyjnej, musimy mieć jakiś dostęp do paliw i tę, tą alternatywą względem. Tego węgla czarnego, brudnego jest, jest gaz. I stoimy na tym stanowisku, i to stanowisko też e, m, podzielają e, eksperci. Dodam. Jeszcze o tej drugiej, o, tej, o, tym, o tym drugim parametrze gazu ziemnego w, tej, w tym procesie transformacji. Zwracam uwagę, że gaz jest niezbędny do stabilizacji odnawialnych źródeł energii. I nie tylko znowu w procesie dochodzenia do tej gospodarki niskoemisyjnej, bo podkreślam, to będzie proces. To będzie proces, który będzie wymagał bardzo dużych nakładów sił, środków, ale przede wszystkim też zasobów ale jak już e, będziemy mieć bardzo rozwinięte odnawialne źródła energii, no to ten gaz będzie potrzebny do stabilizacji tego systemu. Chyba, że no, dojdzie do takiego momentu, że będziemy potrafili bardzo dobrze zarządzać energią z OZE, y, magazynować ją, ale podkreślam, to jest kwestia co najmniej kilku dekad. Dlatego gaz jest paliwem przejściowym, ale to jest rola ważna, właściwie strategiczna w tym, w tym procesie. I my uważamy, że gaz jest potrzebny do tego, żeby właśnie przejść bez turbulencji od gospodarki opartej na węglu do gospodarki niskoemisyjnej. Rozumiem. Wydaje mi się, że ta przejściowość rzeczywiście, rzeczywiście panuje jakiś konsensus co do tego. Natomiast tych kilka de dekad skłania mnie do zadania pytania. Ja natknęłam się na takie dane, przygotowując się do naszej rozmowy, Międzynarodowej Agencji Energii, która mówi, że szczyt popytu na gaz ziemny ma przypaść nawet na 2028 rok. To nie jest kilka dekad, to jest 8 lat od teraz. Możemy oczywiście przyjąć, że te szacunki są może trochę przedwczesne, no ale jednak wydaje się, że, że ta perspektywa jest dość krótka. Jeśli mielibyśmy podejmować kolejne inwestycje w Polsce, zanim one doszłyby, zostałyby zakończone, ten szczyt mógłby przypaść niedługo później. I teraz pytanie: Właśnie o to, jak, czy nie mają Państwo obaw, że niedługo z gazem stanie się może w łagodniejszej formie to samo, co dzieje się z węglem? To znaczy, będzie aktywem osieroconym, inwestycje tego rodzaju będą aktywami osieroconymi, a gaz będzie po prostu powoli odchodził w zapomnienie? I czy to się nam po prostu opłaca? Przede wszystkim zwróciła Pani uwagę, że przed nami jest ten pik, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na gaz. To jest oczywiście kwestia dyskusyjna i pewnie też w zależności od kraju, od gospodarki, od tego, co jest głównym paliwem chociażby dla przemysłu. Odnosząc się do perspektywy krajowej, my obserwujemy dynamiczny wzrost zapotrzebowania na gaz. E, ostatni okres to jest, 20, to jest ponad 20 miliardów metrów sześciennych. 2018 rok to było mniej więcej 18 miliardów metrów sześciennych. I teraz e, skąd bierze się ten wzrost zainteresowania, zapotrzebowania na gaz? Jeśli patrzymy na klientów indywidualnych, na gospodarstwa domowe, to tutaj e, jakiegoś znaczące, znaczącej zmiany nie odnotowujemy. E, co nie zmienia faktu, że jesteśmy zdeterminowani, by rozwijać naszą sieć dystrybucyjną, po to, by w ciągu dwóch lat e, dołączyć do sieci gazowej kolejne 300 gmin, a tym samym doprowadzić do sytuacji, w której. 90% populacji w naszym kraju będzie mogła swobodnie zdecydować, czy chce korzystać z gazu, czy nie. I to jest dla nas rzecz bardzo ważna, czyli dystrybucja, spowodowanie, żeby klienci indywidualni, gospodarstwa domowe, jeśli będą chciały, mogły korzystać z gazu. A teraz przechodzę do bardzo ważnego dla nas segmentu rynku, czyli do przemysłu. Ten segment widać, że zwiększa swoje zapotrzebowanie na gaz i zwrócę uwagę chociażby na cały segment krajowej energetyki czy ciepłownictwa. Tutaj zainteresowanie nie wiem kotłami gazowymi, turbinami, turbinami parowo-gazowymi. Czy wreszcie pracą w układach kogeneracji jest ogromne. I my to widzimy chociażby po negocjowanych kontraktach. widzimy też, bo przecież jesteśmy w stałym dialogu w kontakcie z tymi partnerami. Więc cała sfera Przemysłu, e, przemysł azotowy, cała chemia, petrochemia. Te gałęzie przemysłu będą potrzebowały coraz więcej gazu, także po to, by właśnie odchodzić od tej gospodarki opartej na węglu. Kolejny, kolejny segment to jest transport. Zwracam uwagę, że coraz więcej w polskich miastach widzimy autobusów e, w transporcie publicznych, publicznym, zasilanych chociażby sprężonym gazem. Kolejna rzecz, transport morski. Cała linia brzegowa to jest dla nas nowa perspektywa zwiększenia dostaw chociażby gazu LNG ostatnio przeprowadziliśmy kolejną akcję właśnie bunkrowania, czyli takiego tankowania statków. Mamy już doświadczenie, robiliśmy to w Gdańsku, w Gdyni. Ostatnio zrobiliśmy to w porcie w Szczecinie. To jest dla nas kolejna, kolejny obszar biznesu, gdzie widzimy jeszcze perspektywy wzrostu. Oczywiście to, że być może za, nie wiem, 40, 50 lat ta, ta sytuacja się zmieni, nie ma wątpliwości, ale też wpatrujemy się w tę przyszłość, analizujemy i też tak zmieniamy swój, swoją, swój biznes tak, pod tym kątem. Ale to, co powiedziałam na początku. Jeszcze przez kilka najbliższych dekad robimy, zrobimy wszystko, żeby zabezpieczyć. To bezpieczeństwo dostaw gazu, stąd chociażby dbałość o wszelkie złoża krajowe, dbamy o to i, i bardzo szanujemy każdy odwiert w kraju. Po to mamy długoterminowe kontrakty dostaw gazu LNG z różnych miejsc na świecie i wreszcie po to koncentrujemy nasze wysiłki chociażby na wydobyciu, czy też poszukiwaniu i wydobyciu na, na, w Norwegii. Tak? Więc to wszystko ma głęboki sens. To jest elementem strategii nie tylko naszej firmy, ale również strategii kraju, bo, bo czujemy się jak najbardziej odpowiedzialni za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw tego gazu. Podkreślę jeszcze raz, ten gaz jest ważny także dla przemysłu, dla tych dużych graczy. Zwróćmy uwagę, co się dzieje ostatnio chociażby w, w rynku elektrociepłowni. Przecież ostatnio oddana do użytku stalowa wola, to jest też elektrociepłownia Żerań. Za chwilę to też będzie elektrownia Dolna Odra, czy wreszcie Ostrołęka Blok C, który też no, już zostało powiedziane, będzie zasilany gazem. Więc Rozumiem. to jest dla nas ogromne wyzwanie, żeby sprostać tym potrzebom naszych klientów, i indywidualnych, i tych przemysłowych. Rozumiem, że ma to głęboki sens na pewno Perspektywy kilku lat i rozwoju biznesu, ale z mojej strony pojawia się pytanie, czy ma to głęboki sens z perspektywy walki z kryzysem klimatycznym, bo wszyscy wiemy, że stoimy u progu katastrofy. Wiele progów planetarnych zostało już przekroczonych i nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza niedaleka przyszłość, myślę, że nawet kilku, dotycząca kilku dekad. Um, a jeśli chodzi o otoczenie, właśnie rynkowe, to też chciałabym zapytać, czy rzeczywiście jest to tak komfortowe, dlatego że w Unii Europejskiej nie jest chyba um, tak. Um, z taką pewnością traktowany gaz. Jak pani tutaj daje do zrozumienia, wiem, że nie, nie wszystkie instytucje finansowe są zdeterminowane, żeby inwestycje gazowe wspierać. Dlatego, że jednak jest to, można by powiedzieć, że z perspektywy właśnie ochrony klimatu, jest to przejście trochę. Z deszczu podrynne i pytanie, dlaczego, dlaczego nie rozwijać i nie ułatwiać y, y, dostępności takich technologii, na przykład jak wodór? Co wiem, że PGNiG również robi. Ale oczywiście, ale oczywiście y, dlatego y, nasza spółka, czy w ogóle cała grupa kapitałowa y, PGNiG intensywnie też pracuje nad rozwojem, y, tak jak powiedziałam, czy to odnawialnych źródeł energii, czy też paliw alternatywnych, ale podkreślę jeszcze raz. Ten proces transformacji to jest proces rozłożony na lata. To po pierwsze. I to nie jest... Y po prostu e, przekręcenie jakiejś wajchy czy, czy, czy naciśnięcie guzika to jest, to jest proces i przejście na te paliwa alternatywne czy też na odnawialne źródła energii, tak jak powiedziałam, też wymaga określonych nakładów. Jeśli chodzi o rolę gazu, to oczywiście cały czas jeszcze trwa dyskusja i też już widzimy w tym procesie negocjacji, ale też w tym procesie takiego wyjaśniania, że ten gaz to, to nie jest węgiel, że gaz chociażby ze względu na swoje parametry, ale również to, że gaz to jest stabilna dostawa, to jest jednolite, przewidywane parametry mocy, czego nie możemy powiedzieć o oze. My oczywiście, podkreślam jeszcze raz, my nie kwestionujemy walorów OZE i sami rozwijamy bardzo konkretne projekty i zaczynamy od siebie, że też budować tę wiarygodność. Sami rozwijamy OZE i paliwa alternatywne i wodór, o czym jeszcze zaraz wspomnę, ale podkreślę jeszcze raz. Ten gaz jest ważny w tym procesie przejścia i wydaje nam się też, że i na poziomie Unii Europejskiej to jest coraz, jakby jest, otwierają się też perspektywy rozmów o tym i jeśli mówimy o finansowaniu, to oczywiście jeśli chcielibyśmy przedłożyć bardzo takie proste projekty gazowe, to może być kłopot z ich finansowaniem, ale jeśli, jeśli gaz włączymy w jakiś bardziej złożony element właśnie przejścia, transformacji, Informacji, czy danych gałęzi przemysłu, czy całych w ogóle obszarów gospodarki to to ma głęboki sens i mamy takie przekonanie, że to zyskuje jakby zrozumienie na różnych szczeblach. Rozumiem, ale mhm. ja z, z pani wcześniejszej wypowiedzi zrozumiałam, że PGNG zamierza pozostać przy Gazie na bardzo, bardzo długo. Być może, być może. Czy to jakby. Ja, ja w tej chwili chcę się to znaczy, co to znaczy bardzo długo. Ja w tej chwili koncentruję się na perspektywie chociażby tego roku 2050. To jest taka dzisiaj data graniczna, czy, czy ona będzie utrzymana. Na dzisiaj taką, taką datę mamy. To jest ten moment tego przejścia do tej gospodarki niskoemisyjnej, i chociażby w tej perspektywie uważamy, za, że naszym zadaniem i obowiązkiem, jest przede wszystkim koncentrowanie się na zabezpieczeniu dostaw gazu ziemnego, i to uważam się nie zmieni, ale równolegle pracujemy właśnie nad tym, no bo jako gazownicy uważamy, że jesteśmy predestynowani do tego, żeby się zająć chociażby wodorem, bo w końcu to też jest gaz, i zajmujemy się tym wodorem wielowymiarowo, tak? Z jednej strony przystąpiliśmy do do współpracy na szczeblu europejskim. Przystąpiliśmy do sojuszu na, czas, na, na, na rzecz czystego wodoru. Po drugie, przystąpiliśmy do prac nad strategią naszą krajową. Tutaj ta, ta rzecz dzieje się pod, pod egidą Ministerstwa Klimatu, więc jesteśmy zaangażowani nie tylko w definiowanie tej perspektywy strategicznej, jesteśmy zaangażowani też w proces jakby regulacyjny, ale Powtarzam jeszcze raz, też działamy bardzo operacyjnie. To jest kilka projektów uruchomionych w naszej spółce. To jest chociażby wytwarzanie zielonego wodoru właśnie w oparciu o odnawialne źródła energii. To jest wreszcie praca nad włączaniem wodoru w sieć dystrybucyjną. To nie jest też prosta sprawa. To jest kwestia magazynowania wodoru. Mamy do tego wszelkie kompetencje i też to chcemy przećwiczyć na, na naszych magazynach. No i wreszcie to jest też udostępnienie tego wodoru chociażby na stacjach tankowania. Kolejny aspekt to jest jakby też dbanie o czystość tego wodoru, jego parametry. I to jest chociażby kwestia rozwijania kompetencji naszego Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego. Więc to jest cała wiązka projektów które też dotykają całego łańcucha wartości, jeśli mówimy o, o wytwarzaniu czy też produkcji wodoru, dystrybucji, magazynowania i udostępniania naszym klientom. Kolejna rzecz to jest oczywiście biometan. Znowu uważamy, że jak najbardziej to my powinniśmy się tym tematem wreszcie zająć tak zupełnie na poważnie i w sposób jak najbardziej skuteczny i też zakładamy, że w ciągu najbliższych 10 lat nasza spółka powinna dostarczać mniej więcej 4 miliardy metrów tego, sześciennych tego gazu, co powinno stanowić, zakładamy, no szacujemy 10% jakby tego, tych, tych potrzeb. I znowu to jest wielka, wielka praca do wykonania, ale, ale my zakasaliśmy rękawy i, i dzieją się bardzo konkretne rzeczy. I myślę, że w ciągu kilku miesięcy już będziemy pokazywać pierwsze, pierwsze efekty. I wreszcie odnawialne źródła energii, czyli energia słoneczna. Też niedawno zresztą ogłosiliśmy, że już pierwsze panele zainstalowaliśmy na dachach u nas w spółce na kampusie na Kasprzaka. Mamy kolejne lokalizacje w ramach grupy kapitałowej, to jest 35 hektarów gruntów, prawie 80 metrów kwadratowych dachów i jakby szacujemy, że to daje nam potencjał jakiś 40 megawat, więc e, zaczynamy od siebie, ale też już w czerwcu powiedzieliśmy, że e, mamy duży apetyt na e, rozwój takich projektów e, dużych, tak, czyli, czyli farm. E, sposób dojścia do tego będzie różny, ale to się to się dzieje, więc, czyli dywersyfikują więc też, Państwo. absolutnie dywersyfikujemy. Ale podkreślę jeszcze raz, my jesteśmy przekonani i nie jest to tylko kwestia jakiejś, jakiejś wiary czy, czy życzeniowości, to jest oparte na, na analizach potrzeb rynku. Ten gaz ziemny naprawdę jeszcze przez kilka dekad będzie potrzebny gospodarce i my uważamy, że powinniśmy zabezpieczyć właśnie te potrzeby i przemysłu, i klientów indywidualnych w tym zakresie. Rozumiem, a to co wydarzy się po gazie ziemnym, to na przykład będzie infrastruktura wodorostów, gotowa Zapewne. E, tak, w, na dziś wydaje nam się, że sieć dystrybucyjna, którą mamy rozwijamy sukcesywnie, że ona be, posłuży właśnie do, chociażby do dystrybucji, e, czy wodoru, czy właśnie e, biogazu, czy A. biometanu, więc jakby to, to jak najbardziej to, to, to nie jest rzecz, którą będziemy musieli, nie wiem, zasypać, zakopać i nic, nic się z tym nie wydarzy. To samo zresztą dotyczy magazynów tak, gazu. A, oczywiście. Proszę powiedzieć, kiedy, kiedy te badania nad wodorem, które PG&G prowadzi, um, ujrzą, kiedy my ujrzymy pierwsze rezultaty, to znaczy nie wiem, czy Państwo będą um, rozbudowywali właśnie tą infrastrukturę, kiedy, kiedy nie wiem, pojedziemy pierwszym autobusem na wodór, który, z, który, który pochodzi z PGNG. Mhm, uh -huh. Chciałam podkreślić, że jesteśmy w tej chwili w fazie badawczo-rozwojowej. To, znaczy, to, to oznacza, że, że ta faza jeszcze jest obarczona sporym ryzykiem niepowodzenia. Natomiast podkreślę jeszcze raz, jesteśmy spółką gazowniczą, więc, mamy, więc znamy się na gazie i uważamy, że to, tym ryzykiem potrafimy zarządzić. Planujemy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy by oddamy już taką badawczą stację, Tankowania tutaj na, na, przy kampusie na Kasprzaka. Po drugie, też to jest kwestia pewnie roku 2022, kiedy będziemy już no, swobodnie produkować, oczywiście też w takim zamkniętym, bezpiecznym systemie, ale to już będzie taka faza produkcji tego wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii słonecznej i, i ten projekt jest rozwijany w naszym, znaczy przy wykorzystaniu infrastruktury i zasobów, także ekspertów naszego oddziału Wodolanowie. Rozwijanie kompetencji. Jeśli chodzi o badanie wodoru, to już się dzieje, też te projekty są uruchomione w naszym centralnym laboratorium, więc to jest kwestia kilku, kilkunastu miesięcy, kiedy będziemy mogli powiedzieć o pierwszych efektach, A Pamiętajmy też, że wodór jest gazem e, trudnym tak, do, do okiełznania. W związku z tym uważamy, że e, 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 bardzo rozsądnie jest e, ćwiczyć kompetencje na tym gazie e, w przestrzeni kontrolowanej, wydzielonej, e, na wydzielonej infrastrukturze. I właśnie my to, my to robimy. I Podkreślę bardzo... jeszcze raz: mówimy tutaj o zielonym, czystym wodorze. Więc to jest to myślę jest... też bardzo ważne w tej dyskusji. to jest optymistyczne. Akcent. Dziękuję Państwu bardzo. E, moim gościem była pani Joanna Podgórska, dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesów w PGMIG. E, zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnych odcinków podcastu Gospodarka na Nowo.